Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj po raz pierwszy mamy okazję w naszym studio gościć pana Jarosława Jagiełłę. Dzień dobry panie Jarosławie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Jarosławie, spotkaliśmy się, bo niebawem, w ciągu myślę 2-3 tygodni maksymalnie, będzie do nabycia książka pana autorstwa Lechia i Lechici w kronice polskiej mistrza Wincentego, tak zwanego Kadłubka. Pokazuję książkę. Niebawem, właśnie za 2-3 tygodnie, będzie do nabycia w naszym sklepie internetowym. Sklep jest pod adresem CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, /sklep.pl. CEP/sklep.pl, tam będzie do nabycia ta książka. Na razie nie ma, ale dzisiaj o tej książce będziemy rozmawiali. Panie Jarosławie, zajął się pan tematem przed, nazwijmy to, chrześcijańskiej historii Polski. No to jest ta historia, która budzi dużo emocji, bo z jednej strony jesteśmy dumni z naszego słowiańskiego pochodzenia, z tego, że na tych ziemiach istniała jakaś kultura, cywilizacja, i nikt się nie chce tego wypierać, ale z drugiej strony pojawiają się różne głosy, że to było jakieś wielkie europejskie, a może i światowe mocarstwo. O tym zaraz przejdziemy. Natomiast chciałbym zacząć od tego, co jest nawet w tytule i na okładce pana książki. Dlaczego pan do omawiania tych tematów wychodzi od kroniki polskiej Wincentego Kadłubka? Czy rzeczywiście Kadłubek jest tak ważny w badaniu historii Lechii i Lechitów? Tak, to jest dobre pytanie. Dotyka istoty, sedna problemu, bo historiografia lechicka jest bardzo bogata. Wypowiedzi na temat Lechii, Lechitów w polskiej historiografii jest mnóstwo. Gdzieś między rokiem 1740-30 a 1900 powstało na temat Lechitów tak dużo publikacji, że jeden z historyków napisał, że można byłoby z tych publikacji nawet małą biblioteczkę stworzyć, z samych publikacji poświęconych Lechii i Lechitom. Te publikacje to są nawet często publikacje naukowe, no w granicach naukowości. Mam pytanie, czy wszystkie te publikacje w języku polskim, czy w różnych językach europejskich? A czy no zdarzało się również oczywiście po niemiecku, czy po rosyjsku, ponieważ to już jest doba zaborów, ale gros tych publikacji to są teksty napisane w języku polskim. Mhm. Natomiast to są publikacje, które są obarczone wielorakimi błędami. Mhm. I to tak istotnymi błędami, że de facto oznacza to, iż trudno powiedzieć, iż niosą z sobą jakąś wartość poznawczą, że mają jakąś wartość poznawczą te książki. Z czego to się bierze? Anoż z tego, że w XIV wieku w wypowiedziach na temat Lechii, Lechitów pojawił się pierwszy błąd. Błąd wynikający z nieporozumienia. Już w XIV wieku. Tak, pod koniec XIV wieku w kronice, w kronice czeskiej, czeskiego kronikarza Prybika Pulkawy z Radenina pojawił się błąd polegający na tym, iż Pulkawa wykreował postać Lecha. Lecha eponima, czyli ojca założyciela narodu polskiego. Wcześniej w żadnej z kronik, zarówno polskich, jak i innych, takiej postaci nie było. Myśmy nazywali się Lechitami, wiedzieliśmy, że od tych Lechitów pochodzimy, ale nikt nie widział, że była jakaś jedna postać, jakiś protoplasta. Tak, że mieliśmy eponima w osobie właśnie Lecha, ojca założyciela całego narodu. To jest kreacja czeska, która przeniknęła do historiografii polskiej pod koniec XIV wieku. Upowszechniona została ta kreacja przez kronikarzy wielkopolskich, którzy stworzyli kronikę dziś właśnie nazywaną Wielkopolską, i ten błąd przeniknął do historiografii polskiej. To był pierwszy poważny błąd, który się pojawił, ponieważ Lech jako taki nie istniał. Postać Lecha, ojca założyciela eponima, nigdy nie istniała. Kolejny błąd pojawił się w 1740 roku, kiedy
niemiecki wydawca z Wrocławia, Witold Handke, wydał Kronikę Wielkopolską, celowo zniekształcając jej treść. No, był przekonany, że w ten sposób, no to była, tak się wtedy, można powiedzieć, czasami robiło. Był przekonany, że on tę treść, no, że on daje prawdę historyczną, zniekształcając treść tejże kroniki, Kroniki Wielkopolskiej, ale w innym miejscu niż ten Lech, eponim nieszczęsny, którego wprowadził de facto, którego źródłem jest Prybieg Pulkawa. Więc tutaj pojawiło się zniekształcenie, to dotyczyło osoby Ziemowita i tego, jakie były warunki, aby mógł zostać władcą Polan, no późniejszych, można powiedzieć, Polaków. I Handke celowo, świadomie zniekształcił ten zapis, który miał, którym dysponował i wydając kronikę, wydał, poprawiając ją. To oznaczało, że Ziemowit, oprócz różnych warunków, które musiał spełnić, żeby zostać tym księciem Polski, zgodnie z treścią Kroniki Wielkopolskiej, zarówno w redakcji oryginalnej, jak i teraz modyfikowanej przez Handkego, musiał również być, Handke napisał, że musiał nie być z plemienia Lechitów, że jednym z warunków było to, iż nie będzie pochodził z plemienia, czy z rodu, w tej chwili już nie pamiętam dokładnie, Lechitów. To spowodowało przeciwstawienie Polaków Lechitom i przez drugą połowę XVIII wieku i cały wiek XIX analizowaliśmy, polskiej historiografii, historycy polscy próbowali ustalić, kto to byli Polacy, kto to byli Lechici, dlaczego to nie jest jedno i to samo, dlaczego to nie są dwa synonimy, dwie synonimiczne nazwy tej samej społeczności, tego samego narodu, kiedy doszło do tegoż podboju, wszyscy zakładali, że podbijanymi byli Polacy, a Lechici to byli ci, którzy podbijali. Nic takiego nigdy nie miało miejsca w historii. To wyniknęło właśnie z tego, iż Handke poprawiał tekst Kroniki Wielkopolskiej. No, w jego przekonaniu w dobrej wierze, z dobrą wolą. No, de facto jednak było zupełnie inaczej. On ją zniekształcił i to na tyle zniekształcił, że zaburzył wykład historii Polski przez kolejne grube dziesiątki lat, bo to wydanie Kroniki Wielkopolskiej, którego on był autorem, no było tym, z którego korzystano. W 1740 roku. To był tekst, z którego korzystali wszyscy polscy historycy. Nie sięgali do oryginałów, do rękopisów, powiedzmy, z XV wieku, które tylko do Handkego, który wydał to w 1740 roku. I wydał z błędem. I oni pisali swoje wypowiedzi historyczne, swoje wypowiedzi naukowe, swoje narracje, które były obarczone tym błędem. To powoduje, że niestety większość, odpowiadając na Pana pytanie pierwsze, że większość tego, co napisano o Lechitach po Prybiku Pulkawie z Radynina, czyli po roku około 1375, a już na pewno po roku 1740, no nie ma wartości naukowej, niestety. Jest obarczone tymi błędami i przez to no, nie nadaje się do dyskursu naukowego, do rzetelnej, uczciwej analizy, bo po prostu no, zawiera dane fałszywe, dane nieprawdziwe. Na szczęście są źródła historyczne, które powstały wcześniej, przed tym 1375 rokiem, czyli rokiem powstania Kroniki Czeskiej Prybika Pulkawy z Radynina, źródła historyczne, które też posługują się nomenklaturą lechicką. No i dla porządku należałoby powiedzieć, że najwcześniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego w Polsce, te, które powstały z kolei jeszcze przed Kadłubkiem, przed Kroniką Polską Kadłubka, najwcześniejsze są tej nomenklatury pozbawione. Na przykład Kronika Galla, anonima, tak? Czyli kronika powstała około 1115 roku, nomenklaturą lechicką nie posługuje się w ogóle. Gal, dzisiaj wiemy, że to prawdopodobnie nie był Gal anonim, tylko Italus anonim, Wenecjanin, osoba, która pochodziła z Wenecji, która no, Francuzem Galem nie była na pewno, prawdopodobnie była właśnie Wenecjaninem Włochem, w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. To jest autor kroniki. Chociaż u Szekspira
kupcy weneccy kojarzą się zupełnie z inną nacją. No właśnie, dlatego powiedziałem... Kupcy weneccy, no to jednak wiadomo, o kogo chodzi. Tak, to prawda, wiadomo i dlatego powiedziałem w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Więc tej nomenklatury lechickiej u Gala nie ma. W żywotach świętych, które powstawały, w żywocie świętego Wojciecha, w żywocie święt pięciu braci męczenników, też tej nomenklatury nie ma. W analistyce polskiej, która powstawała już wówczas, tej nomenklatury nie ma. Jest. Czyli Kadłubek ją dopiero wprowadził? Tak, właśnie, dokładnie tak. I Kadłubek to był rok, który? Wprowadził. No, tego dokładnie nie wiemy, kiedy Wincenty pisał swoją kronikę. Ale przed 1375. Nie, to mniej więcej wiemy, że były to lata około 1193-4 do 1193-4, może 5-6 do 1202-1205. Kadłubek właśnie jest tym kronikarzem polskim, który tę nomenklaturę lechicką do historiografii polskiej wprowadził. Mhm. Posłużył się w swojej kronice tym etnonimem 11 razy. Raz przymiotnikiem relacyjnym w formie lechicki, utworzonym od tego etnonimu, no i raz użył słowa Lechia. Wszystko oczywiście po łacinie, bo pisał po łacinie. Kronika jest napisana w języku łacińskim. Po nim powstało kilka kronik, po tej kronice Kadłubka powstało w Polsce kilka kronik. Kronika polsko-śląska, napisana przez jednego z cystersów lubiąskich. Kronika Dzierżwy, napisana w Krakowie przez, no właśnie, Dzierżwę na początku XIV wieku. Też jakiegoś mnicha pewnie. Tak, franciszkanina. Mhm. Na początku XIV wieku. Ta z 1305-1310 przyjmujemy. Ta polsko-śląska około 1285 roku. Te kroniki posługują się również nomenklaturą lechicką. Tyle tylko, że ona jest u Dzierżwy niemalże dosłownie zacytowana za Wincentym, a w kronice polsko-śląskiej minimalnie tylko modyfikowana. Autorytet Wincentego był tak wielki, że ci, którzy pisali po nim, jego dorobek uznali dlatego, co zrobił, co stworzył, co napisał, było tak wielkie, że ci, co pisali po nim, jak Dzierżwa, no bez mała dosłownie frazy wincentyńskie. Przepisywali. Tak, pod swoją, znaczy no już traktując jako własne i wydając pod nazwiskiem, pod imieniem swoim. No, jako... W dzisiejszych czasach mieliby proces o plagiat. Tak, a wtedy to było powszechne. Dlatego też no, w 1740 roku też jeszcze tego typu maniery miały miejsce, były akceptowalne, dopuszczalne i stąd to zniekształcenie Handkego. No w każdym razie wracając do Kadłubka, ponieważ ci, co pisali po nim, a przed Prybikiem Pulkawą z Radenina, pisali, no tak naprawdę powtarzali to, co napisał on, to specjalnej wartości merytorycznej te ich uwagi nie mają. Te ich wypowiedzi lechickie, Dzierżwy czy kronikarza polsko-śląskiego, tego pierwszego lubiąskiego, no specjalnej wartości nie mają. Ma wartość li tylko Kadłubek. Tak naprawdę w całej polskiej historiografii polskiej, podejmującej tą problematykę, poświęconą tej problematyce, Kadłubek jest jedynym istotnym źródłem, jedynym wartościowym źródłem, jedynym źródłem, gdzie ci lechici mogą być tymi autentycznymi, tymi prawdziwymi, tymi, którzy faktycznie żyli, walczyli, umierali, do których możemy dowiedzieć się coś pewnego. Każda inna wypowiedź, aż do wypowiedzi z początku minionej dekady XXI wieku, aż do 2012 roku, już mówiąc dokładnie, do ukazania się książki doktoratu, który został obroniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoratu pana Piotra Makucha. Wszystko, co powstało na temat lechitów, jest albo całkowicie bezwartościowe, albo niemalże bezwartościowe. Wszystko między 1195 rokiem, powiedzmy 1200 rokiem. A 2012? Tak jest. No to kupa czasu. Kilkaset lat. Z czego to się wzięło? To się wzięło z tego, że nie rozumieliśmy, że nie rozumiano, nie rozumieliśmy, zarówno my w Polsce, jak i poza Polską, nie rozumiano tego, co to znaczy. Lechita, kto to był Lechita, jaka była ich historia, jaka jest ich tożsamość, co to znaczy to słowo, z czego się wzięło, jaka jest etymologia. Jakie jest źródło słów, jest prawdopodobnie Lech, bądź słowo zbliżone.
No niemniej jednak, co ono znaczy, tutaj już tego już możemy nie wiedzieć. W każdym razie, no kończąc tę odpowiedź, dlatego właśnie tak ważny jest kadłubek, bo jest jedynym wiarygodnym źródłem, które może pokazywać prawdziwych, autentycznych, historycznych Lechitów. I praktycznie nawet ponad 800 lat to było jedyne takie niepowtarzane po kimś pierwotne i rzetelne źródło. Tak, wypowiedzenie. Ile razy? 11 razy w kronice? W sumie 13 razy można przyjąć, że 13 razy w czterech księgach w około 120 rozdziałach tych krótkich, to nie tak jak dziś piszemy długie rozdziały, wtedy pisano krótkie, no około, no nie liczę tych rozdziałów, będzie ich właśnie około 120-130 pewnie, no 13 razy 13. Jest ta... Raz ta, Lechia i wielokrotnie Lechici. 11 razy Lechici, raz Lechia, raz Lechicki, przymiotnik w formie Lechicki. To jest oryginalne ujęcie Lechitów, tak jak powiedziałem, jedyne w historiografii polskiej, które ma też tę dodatkową wartość, że Kadłubek pisze o Lechitach tak, jakby oni żyli obok niego. To jest też niesamowite. Wszyscy, co napisali później, no łącznie z tym, co próbowałem, czy napisałem ja, to jest pisanie o Lechitach jako o ludziach, którzy byli kiedyś. No sam siebie nie określam w ten sposób, czy kogokolwiek z Polaków w dniu dzisiejszym. Chociaż można by było, do tego też możemy wrócić. Natomiast mówię o lechickości, o Lechitach, jako o rzeczywistości minionej. W przypadku Kadłubka, jako jedynego w całym, być może już nawet piśmiennictwie, nie tylko polskim, ale i w ogóle całym piśmiennictwie, jest inaczej. Kadłubek, owszem, 5 pierwszych wzmianek lechickich umieszcza w odległej, antycznej przeszłości w wypowiedziach poświęconych no, czasom tej historii mitycznej, mitycznej Polski. Pierwszych 5 zmianek, ale pozostałych 8 jest umieszczone w czasach, w których on albo żyje, no albo tuż przed tym, jak przyszedł na świat. 2 dotyczą czasów Bolesława, 2 zmianki lechickie u Wincentego są umieszczone w relacji czasów Bolesława Krzywoustego, a pozostałych 6 dotyczy czasów Kazimierza, czasów panowania na ziemiach polskich Kazimierza Sprawiedliwego, księcia Kazimierza Sprawiedliwego i jego syna Leszka Białego. To są czasy, w których żył Wincenty. Wincenty, kiedy mówi o Lechitach, to mówi o ludziach, których spotyka na Wawelu. Żyją obok niego. Dokładnie. Tym bardziej, że wtedy w zasadzie nie można było mówić o Polakach. Polacy w tamtym czasie jako Polacy w zasadzie nie istnieli. Nie, panie redaktorze, z tym się mogę, znaczy rozumiem pana jakby tok myślenia. Pewnie chodzi o to, że no nie możemy powiedzieć o Polakach, dlatego że Polacy jako naród kształtowali się później, że tak wcześniej nie możemy powiedzieć o istnieniu narodu polskiego. Po pierwsze, to jest kwestia dyskusyjna. Są tacy naukowcy, którzy uważają, że narody są bez mała odwieczne, że istnieją od zawsze, dlatego że świadomość pochodzenia rodowego, potem już rozszerzonego właśnie nawet w kategorię szerszą niż ród, czyli naród, no jest tak stara i tak pierwotna, że można mówić właśnie o tym, że narody są... Od zawsze istnieją. Tak, jest taka koncepcja. Nawet w historiografii polskiej, naukowej, dwudziestowiecznej, to nie jest nic nowego. Natomiast o tyle można mówić o Polakach, znaczy nie precyzując, na ile to naród w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, na ile w średniowiecznym tego słowa rozumieniu, ale możemy mówić o Polakach dlatego, że zarówno Kadłubek, jak i Gal, jak i inne zabytki piśmieństwa polskiego średniowiecznego, posługują się tą nomenklaturą. Kadłubek oprócz tego, że 13 razy napisał, 12, 11 razy napisał o Lechitach, o Polakach napisał 19 razy. Etnonimu Polski, przepraszam, Polacy, w liczbie mnogiej chyba zawsze, pewnie we wszystkich, czy 19 razy. W możliwych przypadkach, użył 19 razy. Tak? O Lechitach napisał 11. Tu o etnonimu Polacy użył 19 razy. Także jak najbardziej możemy mówić o Polakach w percepcji Wincentego, o polskości w percepcji Wincentego, jak najbardziej. On te etnonimy stosował wymiennie, no używając takiej charakterystycznej, właściwej tylko prawdopodobnie sobie, no zasady w wypowiedzi na temat etniczności, narodowości,
gdzie było dopuszczalne nazywanie jednego narodu dwoma, co najmniej dwoma różnymi nazwami. Ta praktyka nazywania Polaków czasami Polakami, czasami Lechitami nie dotyczy tylko nas. Dotyczy również Czechów. Kadłubek czasami pisze o Czechach, a czasami pisząc o Czechach nazywa ich Prażanami. O Niemcach. On nie używa etnonimu Niemcy. Taki prawdopodobnie wtedy być może, no, znaczy nie wiem, przyznaję, nie badałem tego, nie wiem, czy istniał. Na pewno pisze, na pewno używa, dla niego podstawowa nazwa naszych zachodnich sąsiadów to Lemani, czyli zniekształcona forma etnonimu, no, który znamy z wersji francuskiej, czyli Allemagne. Oraz alternatywna do tej nomenklatury nazwa to Teutoni. Mamy Lemanów, Teutonów dla Niemców, Węgrów, Panończyków dla Węgrów, Czechów, Prażan dla Czechów, Rusinów i Haliczan dla Rusinów, Morawian i Ołomuniczan dla Morawian i wreszcie Polaków i Lechitów dla Polaków. Także Kadłubek tak pisał. Miał taką, czy to manierę pisarską, czy zasadę pisarską, że posługiwał się różnymi nazwami etnicznymi na oznaczenie tej samej narodowości. Możemy tego słowa użyć. Nawet jeżeli będziemy, no, pamiętając, że to jest narody w innym tego słowa rozumieniu niż współcześnie. Analiza tego, gdzie to zrobił w swojej kronice i dlaczego tak pisał, jest kluczem do rozwiązania zagadki Lechitów w historiografii polskiej. I pan próbuje o tym kluczu tą sprawę wyjaśnić w swojej książce? Tak, dokładnie tak. Okazuje się właśnie, że rozszerzenie badań na te niepolskie pary nazw etnicznych oznaczających jedną i tę samą narodowość, że zrozumienie tego dało szansę zrozumienia Kadłubka, zrozumienia tego, co Kadłubek pisał, nazywając Polaków raz Polakami, raz Lechitami. Okazuje się, że on te etnonimy stosuje wymiennie wtedy, kiedy chce albo jakąś narodowość uwznioślić, tutaj uwznieśla tylko nas, Polaków, będąc na pewno wielkim, zagorzałym patriotą w każdym tego słowa rozumieniu, już wtedy, pod koniec XII wieku, albo wtedy, kiedy chce zdeprecjonować naszych wrogów. Kiedy chce zdeprecjonować Czechów, pisze o nich, że to Prażanie. Kiedy deprecjonuje... Tak jak się nieraz mówimy o Litwinach, Żmudzini. Albo na przykład na Niemców mówimy Szwaby. Szwaby, no tak. Więc to jest dokładnie ta sama maniera. Tak, no Litwinów traktujemy jako Polaków mieszkających na Litwie. To są dla nas Litwini, tak jak Mazowszanie. W Wielkim Księstwie Litewskim. Tak jak Mazowszanie, czy no nie wiem, Wielkopolanie, Pomorzanie. Tak Litwini. Natomiast no, Żmudzini to osoby, które posługują się tam różnymi narzeczami, dialektami języków bałtyckich, no dziś standaryzowanymi do języka litewskiego. Tak samo ten sam sposób pisał Kadłubek ponad 800 lat temu. No i wtedy, kiedy chciał napisać coś, chciał wyartykułować no, swoją dystans, niechęć w przypadku Niemców, można nawet powiedzieć, że wrogość, nienawiść, to nazywał ich sposób alternatywny. Czyli właśnie Teutonami, Prażanami, Panończykami. I to jest zasada, która obowiązuje... Niemców Prażanami nazywał? Nie. Przepraszam. Niemców Teutonami, Czechów Prażanami, Węgrów Panończykami. Kiedy ci zrobili coś groźnego, napastliwego wobec Polski, albo haniebnego, bo okazali się zdrajcami, na przykład jak w przypadku Węgra, to zostali zdeprecjonowani do panońskości. No i to jest o tyle ważne, że ten Węgier, który staje się panończykiem, nie przestaje być Węgrem. On nadal prowadzi wojska węgierskie, no to akurat rusińskie, ale w innej sytuacji Czech zdegradowany do Prażanina, książę czeski. Pozostaje Czechem. Który prowadzi wojska czeskie na Polskę na przykład. To tak, jak ci lepsi Niemcy podobno byli w NRD, a ci gorsi w RFN-ie. Takie, oczywiście z punktu widzenia niemieckiego to w ogóle ten podział nie ma sensu, ale propagandowo, jeżeli ktoś chciał wykorzystać w jakimś celu, to mógł tak właśnie dzielić inne narody sąsiednie na lepszych i gorszych. Tak,
ta obserwacja doprowadziła do stwierdzenia, że Lechici to nie jest, że etnonim lechicki to nie jest jakaś stylizacja literacka, tylko że to jest celowe i świadome zastosowanie innej nazwy, żeby wyrazić określoną treść, określoną jakość historyczną, żeby oddać. Tę jakość historyczną, którą Kadłubek uważał za cenną i którą oddać po prostu chciał. I to jest pierwsza obserwacja niezmiernie ważna dla lechickich wypowiedzi kadłubkowych, czy w ogóle dla wypowiedzi, dla etnonimii, dla analizy etnonimii w całej kronice Wincentego. Drugim problemem, który się okazał kluczowy dla zrozumienia tego, czym ci Lechici są, było przeanalizowanie tego, w jakich zdarzeniach, w jakich partiach kroniki ten etnonim się pojawia, w jakich nie. Dlaczego on jest w pierwszej księdze kroniki Wincentego? Dlaczego w drugiej nie ma ich wcale? W pierwszych trzech piątych, powiedzmy, tak mniej więcej, księgi trzeciej również nie ma tego etnonimu wcale. Wchodzi w drugiej części, w drugiej partii księgi trzeciej, przywracany jest w wypowiedzi kronikarskiej oraz jest w całej czwartej księdze, czyli tej, która relacjonuje czasy, w których Kadłubek żył i wtedy właśnie posługuje się tym etnonimem. To jest, tak jak już powiedziałem, zaskakujące, ale z drugiej strony, prawdopodobnie oddające szczególną, znaczy mające wartość historyczną i oddające jakąś, mające jakiś cel narracyjny, może dydaktyczny, może wprost historyczny, który dzięki temu Kadłubek osiąga. To, że oni znikają na początku, ci Lechici z wypowiedzi Kadłubka, to, że oni znikają, nie mogło być przypadkowe. W kronikach wpisanych w tamtych czasach tego typu słowa, zwroty, które oddawały pochodzenie, rodowód, czyli słowa w naszym rozumieniu, słowa oddające narodowość danej osoby, były jednymi z najważniejszych. Pisano te kroniki dla swoich pobratymców, dla Polacy, Gal czy Kadłubek, czy inni dla Polaków, Nestor dla Rusinów, Kosmas dla Czechów i tak dalej. To były najważniejsze wyrażenia, którymi się posługiwano w tych kronikach, również u Kadłubka. I nie było możliwe, żeby była tam jakaś przypadkowość, dowolność, żeby to po prostu nie stał za tym jakiś sens. Jasne. Myślę, że to wszystko, o czym pan mówi na temat Wincentego Kadłubka, znajdą nasi widzowie i potencjalni czytelnicy pana książki w książce. Chciałem natomiast spytać o kilka pobocznych wątków. Proszę. Dlaczego bardzo tak ważną sprawą w 2012 roku był doktorat pana Piotra Makucha? No bo pan go w zasadzie po 800 latach stawia jako ten. Czy to była rzeczywiście taka przełomowa książka? Bo to on został wydany normalnie w formie książkowej? Tak, to jest doktorat obroniony na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2011 roku, wydany jako książka. Rok później? Tak, jako książka pod tytułem Od Ariów do Sarymatów. Nieznane 2,5 tysiąca lat historii Polaków. To jest doktorat obroniony, napisany pod kierunkiem pani profesor doktor habilitowanej Krasnodębskiej, nie pamiętam w tej chwili imienia. Czyli tytuł jest od Ariów do Sarmatów. Tak jest. Pani profesor Krasnodębska jest kierownikiem Zakładu Iranistyki w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i ona jest promotorką tej pracy doktorskiej. Makuch jest tym człowiekiem, który zrozumiał Kadłubka. Bo jak na pewno pan redaktor wie i wielu z naszych widzów, Kadłubek pisał w księdze pierwszej swojej kroniki, pisał o rzeczach, które w historii miejsca nie miały. Pisał o wojnach Polaków z Juliuszem Cezarem, o zwycięstwach Polaków nad Polaków, nie Lechitów, a Polaków
nad Juliuszem Cezarem. Mhm. Pisał o wojnach Polaków i Lechitów z Aleksandrem Macedońskim. No wiadomo, że w czasach Aleksandra Macedońskiego czy Juliusza Cezara żadnych Polaków, Lechitów również, nie było. Będzie musiał upłynąć jeszcze prawie 1000 lat od czasów Juliusza Cezara, kiedy z pełną odpowiedzialnością będziemy mogli o Polakach powiedzieć, że faktycznie istnieli. Mhm. W czasach Juliusza Cezara, czyli 40-50 rok przed narodzinami Chrystusa, Polaków czy Lechitów nie było. W czasach jeszcze 300 lat wcześniejszych, czyli w czasach Aleksandra Macedońskiego, nie było ich również. Mimo to Kadłubek napisał, że byli, istnieli, walczyli, a nawet czasami wygrywali w wojnach toczonych z tymi dwoma wybitnymi wodzami europejskimi. No więc pytanie było w takim razie, o co chodzi? Jak to rozumieć? Z jednej strony Polski, Polaków nie ma, nie było wtedy, a z drugiej strony no Kadłubek jest, czy powinien być jednak traktowany jako źródło historyczne, wiarygodne, które oddaje prawdę historyczną. Tego, jak to naprawdę jest, nie widzieliśmy aż do, jak to właśnie z tą polskością w czasach Aleksandra Macedońskiego czy Juliusza Cezara jest. Nie widzieliśmy u Kadłubka z tą polskością w czasach Cezara i Aleksandra Macedońskiego w kronice Kadłubka. Jak to jest? Nie widzieliśmy aż właśnie do czasów doktoratu Makucha, który, no, który można powiedzieć, że jako pierwszy z nas wszystkich w ogóle zrozumiał Kadłubka. Nie tylko wypowiedzi lechickie, ale w ogóle całą narrację pierwszej księgi kroniki Wincentego. Tej księgi, która no, opowiada, która dokumentuje w pewnym cudzysłowiu, trzeba wziąć słowo dokumentuje, czasy Polaków właśnie na tym etapie historii mitycznej. Makuch to zrozumiał i dzięki temu cała treść tej wypowiedzi kadłubkowej stała się jasna, stała się czytelna. Makuch wytłumaczył, dlaczego z jednej strony Polacy nie istnieli i żadnych Polaków nie było w czasach Cezara czy Aleksandra Wielkiego, a z drugiej strony Kadłubek mógł napisać, że walczyli z Juliuszem Cezarem czy z Aleksandrem Macedońskim. Także to można też powiedzieć, że dzięki tej wypowiedzi Makucha też mogła powstać moja praca, moja książka, bo no nie ukrywam, że bez tego zrozumienia, które już mamy, bez tego rozumienia Kadłubka, które już mamy, no wypowiedzi lechickie Wincentego, zarówno te z czasów, okresu czasów, przede wszystkim te właśnie z okresu czasów mitycznych, zrozumiałe by nie były. No to zaskoczył mnie pan, mówiąc, że dopiero pan doktor Makuch zrozumiał Kadłubka, czyli przez ponad 800 lat tak. Kadłubek był cytowany, ale był kompletnie niezrozumiały. Tak, moim zdaniem tak. To jest bardzo właściwie, precyzyjnie, celnie oddany problem. No niestety, był mimo tego, że mieliśmy setki, nawet tysiące badaczy, naukowców, czasami wybitnych. Oni czytali Kadłubka i oni tego Kadłubka nie rozumieli. Ja, gdy go czytałem tam kiedyś dawno, jakieś fragmenty, też go nie rozumiałem. Dopiero w 2012 roku okazało się, że no jak należy rozumieć, tak, ten cały... Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie Piotr Makuch zainspirował pana częściowo do napisania tej książki? No, aż tak to nie, dlatego że akurat wykład lechicki u Makucha do końca trafny nie jest, do końca celny nie jest. No tutaj niestety pan doktor Piotr Makuch no, nie zdystansował się w należyty sposób od takich no, przewartościowań tej terminologii, tej nomenklatury, tej problematyki. No, zinterpretował Kadłubka, wypowiedzi te lechickie Kadłubka z pierwszej księgi jego kroniki, czyli tej księgi, która opisuje czasy mityczne w historii Polski, zinterpretował niestety zbyt dosłownie. I on je też amplifikował, rozszerzył w tę stronę, w której nie należało to robić.
no to nie jest tak, że wykład Lechicki akurat książki Makucha jest poprawny. To on poprawny nie jest, ale cała reszta to naprawdę moim zdaniem obowiązkowa lektura dla każdego, kto interesuje się najwcześniejszą historią Polski, czy tą historią, którą pan przywołał w pierwszej swoim zdaniu dziś wypowiedzianym, czyli tej historii właśnie gdzieś tam z czasów poprzedzających chrzest Polski, czy chrzest Mieszka I, chrzest jego najbliższych dworu ówczesnego Piastowskiego. No, to są czasy na pewno bardzo ciekawe, bardzo pobudzające wyobraźnię. Mieliśmy takiego historyka w Polsce w połowie XIX wieku, który mówił, że ludzka dusza jest chciwa wiedzy o tym, co było przed narodzinami, co będzie po śmierci. No to mówił Wacław Maciejowski w około 1850 roku. No, minęło 170 lat, niewiele się zmieniło. Ciągle jesteśmy chciwi wiedzy tego, co właśnie było przed tym chrztem Polski, bo wiemy, że Polska była, że państwo, które później zostało nazwane Polską, istniało, że było to państwo Piastów, państwo Poland, tworzone przez Piastów, którego Piastowie byli władcami. To wiemy na pewno. I co dokładnie wtedy działo się na ziemiach polskich, w dorzeczu Odry i Wisły z naszymi przodkami, to na pewno jest coś bardzo ważnego i wartościowego. No myślę, że czy książka moja, czy inne książki, które mam nadzieję będą powstawały, podejmowały problematykę lechicką, no będą ten obszar historii przybliżały. No właśnie, pojawiła się też pewna ilość książek, które tworzą na przykład wizję tak zwanej Wielkiej Lechii, które są wykorzystywane do tego przez niektóre środowiska. Nie wiem, czy autorzy od początku do końca chcieli w tym kierunku iść, ale tak się staje. Różne środowiska, które uważają, że Polska jest od ponad 1000 lat pod okupacją watykańską, czyli jest taka narracja, powiedzmy, antykatolicka, antychrześcijańska, i ta Wielka Lechia jest idealna, żeby pokazywać, że Wielka Lechia, wielkie imperium europejskie zostało zniszczone przez Rzym, przez Kościół katolicki i tak dalej. Pan tu nazwał, kiedy mówił o tym, co spowodowały prace Witolda Handkego, że było tam wiele nieścisłości i tak dalej. No, ja rozmawiałem na temat tej tezy Wielkiej Lechii między innymi ze Stanisławem Michalkiewiczem, no i Michalkiewicz powiedział, że mówiąc to chyba częściowo też o autorach, bo byli to autorzy właśnie, których tak zakwalifikował, że te mówienie o Wielkiej Lechii, to użył takiego brzydkiego słowa, że to są jakieś ubeckie żygowiny wręcz. Czy pan się z tym zgadza, że te wątki nieraz są wykorzystywane do politycznie czy ideologicznie do na przykład, nazwijmy to, walki z tą tradycją chrześcijańską w Polsce? Być może tak. Przyznaję, że całej literatury poświęconej tym teoriom wielkolechickim to ja nie znam. Natomiast, na pewno się pan spotkał, zajmując się tematem. Tak, zgadza się. Jak pan ocenia w ogóle wartość, bo niektórzy mówią, że to jest fajna literatura, fajna bajka, że każdy naród potrzebuje tego typu mitów i tak dalej, natomiast ma to się nijak z naukowością, z prawdą historyczną. Znaczy, te prace powstają jako reakcja na wykład naukowy historii Polski, który abstrahuje od tych pojęć, od lechickich pojęć, od lechickiej nomenklatury. Tej nomenklatury, ta problematyka we współczesnym wykładzie historii Polski nie istnieje w ogóle. No i w reakcji na tego typu sytuacje powstają takie prace, takie opracowania, takie książki, które no faktycznie no wskazują na to, że istniała jakaś Wielka Lechia czy Starożytna Lechia. No trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że Wielkiej Lechii w zasadzie, znaczy nie w zasadzie, nigdy nie było. To państwo, które mogło istnieć gdzieś tam przed 966 rokiem i być nazywane Lechią,
to jest państwo, które, jeżeli było większe od współczesnej Polski, to niewiele. Może o jedną, powiedzmy, trzecią. Czyli nie tak, jak dziś liczymy 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, tylko powiedzmy 400 tysięcy. O ile istniało? O ile istniało. Tak. A o ile istniało, w jakim okresie? Mniej więcej, czy można to umiejscowić w jakichś datach? Tak, znaczy dokładnie umiejscowić nie można, natomiast można się zastanowić nad tym, jakie to daty mogłyby być. To na pewno wymaga pracy, przeanalizowania. Ale to już czasy nowożytne, czy jeszcze... Nie, to z całą pewnością jest średniowiecze, także w starożytności żadnej Lechii nie było. Takiej indywidualności jak Lechici, Lechickość, Lechia nie było. W starożytności z całą pewnością nie. A to, co istniało w średniowieczu przed 966 rokiem, czy co mogło istnieć, jeżeli istniało, to było niewiele większe od państwa polskiego. Czyli co, między VI a X wiekiem, czy... To znaczy, to powiem szczerze, że to wymaga przepracowania źródeł historycznych innych niż polskie, bo w polskich właściwie to, co jest istotnego, jest tylko u Kadłubka. Kadłubek został już omówiony. Natomiast wymagają pracowania źródła inne niż powstałe w Polsce dla polskiego obszaru językowego, narodowego. Ruskie, czeskie, jedno niemieckie, ze dwa, co najmniej dwa greckie. Także to są źródła historyczne, których można szukać wiedzy, informacji na temat właśnie tego lechickiego wymiaru naszej historii. Na ile się da napisać coś pewnego, czy coś zbliżonego do pewności, tego nie wiem, przyznaję. Ta praca dopiero przede mną. Mam nadzieję, że zajmę się tym i że będę mógł na ten temat też napisać pracę naukową. Mam nadzieję. Natomiast z drugiej strony to warto podkreślić to, że Lechia jako zjawisko w pełni historyczne istniała. Że to nie są tylko czasy sprzed 966 roku, to są też czasy Polski XII-wiecznej. Kadłubek ten jedyny raz, kiedy pisze w swojej kronicy, używa słowa Lechia, pisze o władcy i patronie swojej pracy kronikarskiej, Kazimierzu II Sprawiedliwym, wtedy księciu seniorze Polski, pisze, używa zwrotu monarchus totus, nie, przepraszam, bez totus, monarchus Lechie. Monarchus Lechie, czyli że był monarchą Lechii, Kazimierz II Sprawiedliwy. Pisze to o Kazimierzu II Sprawiedliwym, który panował w latach 1177-1195 albo 96, tych już nie pamiętam. Więc to jest Lechia, nie Polska, a Lechia w wypowiedzi Wincentego. To jest państwo Kazimierza II Sprawiedliwego, to jest państwo polskie, to jest państwo, które obejmuje. Wincenty wymienia, jakie dzielnice Polski. Mazowsze, Wielkopolskę, Małopolskę, Śląsk, zachodnią część Rusi i Pomorze Zaodrzańskie. Dzisiejsza, powiedzmy, wschodnia część Mecklenburgii i Pomorze Przednie. To jest Lechia w wypowiedzi Wincentego z roku 1180. Dokładnie nawet datę można oddać. Chodzi o okres zjazdu w Łęczycy. To jest wypowiedź z roku około 1195, przyjmijmy, która dotyczy czasów o 15 lat wcześniejszych. Więc wypowiedź jak najbardziej historyczna, no w tym sensie, że odnosząca się do rzeczywistości współczesnej kronikarzowi. Każdy historyk powiesz, że to jest wypowiedź, która zasługuje na uwagę, na wiarygodność, bo pisze człowiek o swojej własnej, o czasach, w których żyje, o czasach, które poprzedzały góra kilkanaście lat, moment użycia tego zwrotu. Używa zwrotu tak Lechia. Tak jak my dzisiaj możemy pisać, nie wiem, o 20. rocznicy zamachów na World Trade Center, czy na przykład o tragedii smoleńskiej. Tak. Czyli to jest odstęp kilkunastu do 20 lat, tak. Czyli to są praktycznie nam czasy współczesne. Tak, 15 prawdopodobnie, 14-15 nawet. Więc to były czasy jemu współczesne i wtedy ten zwrot Lechia jest użyty. Nie dla jakiejś mitycznej przeszłości, nawet nie dla czasów tam, nie wiem, przed Mieszkiem I albo czasów Polski Bolesława Chrobrego, która powiedzmy, że była trochę większa niż zwykle w naszej historii. To dotyczy czasów właśnie o 15 lat wcześniejszych od chwili, w której ta nazwa jest zanotowana. Wincenty to pisze, tak? Tak. Dlatego ma szczególną wartość. To jest Lechia w pełni historyczna, w 100% historyczna i to też może być punkt wejścia do dalszych rozważań, że jednak dla niego ta Lechia to Polska, ta Lechia to państwo jego patrona,
patrona jego pracy kronikarskiej Kazimierza II, władcy polskiego, to są bardzo ważne wnioski płynące z przeczytania tego fragmentu wincentyńskiej kroniki. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był pan Jarosław Jagiełło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję kontynuować ten wątek, a zwłaszcza jak książka, którą tutaj pierwszy egzemplarz pokazujemy, Lechia i Lechici w kronice polskiej mistrza Wincentego, tak zwanego Kadłubka, się pojawi. Tak jak mówiłem, w ciągu 2-3 tygodni będzie ona również dostępna w naszej księgarni wysyłkowej cep-sklep.pl. Zachęcam Państwa do oglądania naszych filmów, do ich komentowania, a także zachęcam do zaglądania na inne kanały, bo kanałów mamy w tej chwili co najmniej 5, 2 na YouTubie, 1 na cda.pl, 1 na bitshu.com, jeszcze 1 na rumble.com oraz do tej wspomnianej księgarni cep-sklep.pl, a w niej między innymi książki naszego wydawnictwa, 3 książki z serii Gorące Tematy. Tu akurat trzymam książkę Źródła finansowe komunizmu i nazizmu, czyli W cieniu Wall Street, francuskiego autora Pierre de Villemarais. Jest 6 książek z serii Jedynie prawda jest ciekawa. To jest pokłosie 6 konferencji historycznych w latach 2018-2020 organizowanych przez Centrum Edukacyjne Powiśle w Warszawie i Centrum Edukacyjne Polska. Tu akurat to jest tom 6, a równocześnie jest to 3 część dotycząca II wojny światowej. Jest monografia generała Francisco Franco, pióra doktora Sławomira Dawidowskiego, Pragmatyczny autorytaryzm, dwutomowa w twardej oprawie, ponad 1200 stron, 2770 przypisów, więc praca naukowa dla wszystkich, którzy się interesują historią Europy, Hiszpanii, godna polecenia, a także książki zaprzyjaźnionych różnych wydawnictw, między innymi książka Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego pod redakcją doktora Krzysztofa Kawęckiego. To jest pierwszy z 7 tomów, który się ma, planowanych jest 7 tomów, gdzie będzie kilkaset tekstów biograficznych dotyczących i postaci, i wydarzeń z historii polskiego obozu narodowego. Z innych książek polecam książkę Lecha Obodrzyckiego Naukowe podstawy etnicznego nacjonalizmu. To jest tom 9 tak zwanej biblioteki Szturmu. Polecam książki związane z 20. rocznicą World Trade Center i Pentagonu. Tu akurat na okładce jest Pentagon. Najwięcej z tych książek napisał pan Sławomir Kozak. Znajdą Państwo na cep-sklep.pl. To jest akurat książka Projekt Feniks, którą bardzo polecam. Są książki pana Henryka Pająka. Tu akurat mamy 6 chyba książek spośród 76, które wydał. Tu akurat 2, które polecam. Pol Exit z bagna Unii Europejskiej, Henryk Pająk. I Idą po Polskę, również autor Henryk Pająk. W cep-sklep.pl do nabycia także książka Barona Juliusa Ewoli Na antypodach modernizmu, pisma wybrane. Myślę, że warto znać treść książek tegoż tradycjonalisty politycznego. Polecam również książki wydawane przez portal wprawo.pl. To są 2 książki Jacka Międlara, Moja walka o prawdę oraz Polska w cieniu żydostwa, a także książka redaktor Katarzyny Treter-Sierpińskiej Żydzi, gender, multikulti, czyli oszustwo i szajba. Jak zawsze polecamy książki naszych tutaj gości, profesor Adam Wielomski, Magdalena Ziętek-Wilomska, ich książka Państwo Narodowe i jego wrogowie, także książka Pawła Skuteckiego i Karola Kwiatkowskiego
COVID-19, największy nielegalny eksperyment medyczny. I z naszych gości, no właśnie, jeszcze warto, myślę, pokazać nową serię Ojcowie Wolności. To jest z kolei portal Nasza Polska. Mają być teksty polityków z okresu II Rzeczpospolitej. Ojcowie Wolności, Wincenty Witos, Pisma i Mowy oraz Ojcowie Wolności, Roman Rybarski, Narodowy Program Gospodarczy. Proszę również Państwa o wsparcie finansowe, dziękując za dotychczasowe wpłaty. Proszę o wpłaty na naszą działalność statutową, czyli edukacja, media i wydawnictwa. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.